Bardzo dziękuję Aniu za, jak powiedziałaś, sprawy organizacyjne, zebranie nas wszystkich w jednym miejscu, przywołanie do początku. Ja spróbuję, czy jeszcze umiem mówić, bo minęły już prawie 2 lata z ostatniego wykładu. W grudniu będzie 2 lata niemal od tego czasu. Mówię, zaczyna się od zepsutego pilota, więc, że tak powiem, nawet sprzęt już odbył od pracy, ale co zrobić? Widocznie tak to musi wyglądać, więc mam nadzieję, że Państwo dzisiaj będą tolerancyjni, biorąc pod uwagę, że jestem o 2 lata starszy i, jak to się mówi, wypadłem troszeczkę do biegu, natomiast postaram się przekazać Państwu tą wiedzę w sposób najbardziej przystępny, taki, żeby nie był to czas zmarnowany. Przede wszystkim serdecznie dziękuję, że przyszliście. Serdecznie dziękuję, że pofatygowaliście się czasami kilkaset kilometrów, a wiadomo, że dzisiaj czas jest bardzo cenny. Serdecznie dziękuję, że jesteście z nami od 10 lat, zwłaszcza, że w zeszłym roku nie miałem okazji podziękować, ponieważ wiadomo, był to okres, kiedy wszyscy siedzieliśmy zamknięci, więc jedyne, co mogę zrobić, to postarać się, żeby w tym momencie oba wykłady, powiedzmy, które zamierzam Państwu przedstawić, były jak najbardziej zadowalające dla Państwa. Tak jak mówię, serdecznie Państwu dziękuję, że przyszliście. Serdecznie dziękuję naszym klientom, którzy są z nami od ostatnich 10 lat, szczególnie przez ostatnie 2 lata, które, jak wiadomo, były okresem niezwykle trudnym. Dziękuję gościom, dziękuję naszym dystrybutorom, współpracownikom. Serdecznie dziękuję pracownikom, tym, którzy są, tym, którzy byli, tym, którzy zrezygnowali i poszli swoją drogą, bo zawsze wkład ich pracy pozostał w naszej firmie i to się nie zmieni. No i serdecznie dziękuję rodzinie, dzięki której tak naprawdę wszystko, co robimy, jest, funkcjonuje i może się rozwijać, a my możemy wspólnie dla Państwa tworzyć. Tak jak mówię, chciałbym też powiedzieć, żebyście Państwo wiedzieli, że ostatnie 2 lata, które minęły, nie były czasem bynajmniej zmarnowanym, nie były czasem, który przesiedzieliśmy, tylko w tym czasie staraliśmy się czymś zajmować, więc robiliśmy to, co robimy najlepiej, wymyślaliśmy nowe rzeczy i wprowadzaliśmy je do obiegu. Więc jeżeli chodzi o firmę Invex, firma Invex jak najbardziej zrobiła duży krok w kierunku produkcji nowych rzeczy, w kierunku zdrowia, przede wszystkim zdrowych nawozów do uprawy roślin i zdrowych preparatów myjących, które zamierzamy wpuścić w przyszłym roku na rynek, a więc takich, które jeżeli nawet pozostaną w wywarkach, to nie będą stanowiły obciążenia ani dla naszych jelit, ani dla środowiska naturalnego, a wręcz staną się dalej nawozem. Invex Remedies, który rozwija się cały czas tworzy nowe produkty, cały czas stara się iść do przodu i cały czas iść w kierunku tego, żeby to życie i zdrowie człowieka było jak najlepsze i mogło, że tak powiem, jak najdłużej zachować swoją formę. Stworzyliśmy w międzyczasie nowy podmiot, który jest w tym momencie podmiotem estońskim. To jest zupełnie innowacyjny projekt o charakterze lekko finansowym, ponieważ jest to projekt kryptowalutowy, dzięki któremu zamierzamy rozwijać inne nasze przedsięwzięcia. Jest to zupełnie coś, czego nie zrobił nikt w skali świata, więc jesteśmy bardzo zainteresowani, co z tego wyjdzie. Stworzyliśmy projekt iFood, czyli żywności celowanej, a więc projekt dedykowany przede wszystkim po to, aby odbudować prawdziwą, zdrową żywność, której na dzień dzisiejszy od czasu rewolucji właśnie tej zielonej, tak zwanej 60. w latach 60. praktycznie dzisiaj nie ma, a następstwa używania tego, co żywnością jest nażywane, no właśnie widzimy głównie w postaci wizyt na onkologii czy oddziałach diabetologii, na które trafia coraz więcej ludzi i coraz młodszych ludzi. No i oczywiście firma nasza Invex Intelligent Solution, która mamy nadzieję, że w przyszłym roku będzie już mogła być notowana na giełdzie, gdzie będziemy rozwijali nasz projekt przeciwnowotworowy i jednocześnie możemy się pochwalić, że tutaj wspólnie z Uniwersytetem Łódzkim, Uniwersytetem Medycznym, jak i chyba w Warszawskim Uniwersytecie, Akademią Medyczną, przepraszam, stworzyliśmy dodatkowe wskazania dla tego preparatu. Między innymi wykazał bardzo silne właściwości przeciwzapalne, więc będzie prawdopodobnie jeszcze stosowany we żyjącym zapaleniu jelita grubego. Tak więc generalnie rzecz biorąc, no podsumowując, trochę się pochwaliłem, ale ja się nie pochwalę, bo nie pochwalę, trzeba będzie na to.
Ale tak naprawdę chciałem Państwu powiedzieć, że te dwa lata staraliśmy się zrobić tyle, co było tylko możliwe, tak jak mówię, w ograniczonych budżetach, w ograniczonym składzie, no przede wszystkim w dużej presji i napięciu, bo prawda, że nie wiedział, co będzie i czy firmy należy zwijać, czy rozwijać, więc no, na dzień dzisiejszy daliśmy radę. Tak więc serdecznie zapraszam. Jeszcze na prośbę dla Pusia, który niestety złamał nogę i będzie z nami pewnie dopiero koło grudnia. Mam prośbę o wzięcie ulotek katalizatora Redox, ponieważ jest to jego szczególne dziecko, na którym mu bardzo zależy, ponieważ każdy z Państwa, kto ma piec, każdy z Państwa, kto ma kominek, może użyć dzięki temu emitowane spaliny będą zdecydowanie mniejsze i na pewno ojciec się ucieszy, jeżeli prześlecie mu swoją opinię na ten temat, bo jest to dla niego bardzo cenne i zawsze liczył się z Państwa zdaniem. Dlatego raz jeszcze dziękuję i cóż, serdecznie zapraszam na wykład. Mam nadzieję, że podoba. Dziękuję Państwu. Drodzy Państwo, zaczynamy nowy cykl wykładów, taki życie po gwarancji. Nie muszę tłumaczyć, ale jednak wytłumaczę. Wiadomo, że dotyczy to tego okresu życia, w którym jak to się mówi, wykorzystaliśmy już to cała matka natura, czy jak to woli mazocha natura, jeden mniej, drugi więcej. W każdym bądź razie jest to czas, jak powtarzam, kiedy kebab zjedzony o 3 nad ranem jest samobójstwem, a nieprzyjemnością. Więc jest to taka pierwsza oznaka, że coś z nami dzieje się nie tak. Życie po gwarancji będzie cyklem wykładu dwóch. Myślę, że to będzie między 10 a 20 odcinków, w zależności jak Państwo to czynią. W większości będą emitowane na naszych kanałach w internecie, więc będziecie to mogli Państwo odebrać w dowolnym momencie zobaczyć. Chciałbym również, żeby nas było więcej w internecie w ten sposób, żeby po każdym wykładzie na przykład robić coś takiego, czy w następnym tygodniu jak webinar, w którym będziecie mogli na żywo Państwo zadawać nam pytania, my będziemy odpowiadać na te oczywiście, na które będziemy w stanie odpowiedzieć. Więc żeby ten kontakt, który wiadomo, że dzisiaj już przeniósł się do internetu, był zdecydowanie częstszy, chociaż mamy nadzieję, że te spotkania, takie jak te, będą cyklicznie tutaj się u nas odbywały, bo my jesteśmy do nich bardzo przywiązani. Jak widzicie Państwo, nieprzypadkowo logiem wykładu jest Tygrys Szafrozębny, o którym zawsze powtarzałem, co z tego, że był lepszy od obecnego tygrysa, jak nie wiedział, jak przeżyć. A więc to jest właśnie ta różnica, że my musimy o tym wiedzieć, ponieważ zgodnie z teorią Kopernika, jak wszyscy Państwo wiecie, jak nie wiecie, teorią monetarną, on zawsze uważał, że słabszy pieniądz wybiera lepszy pieniądz, a ja uważam, że to samo bardzo często niestety dotyczy również ludzi. Dlatego ta wiedza, którą chcieliśmy się z Państwem podzielić, mamy nadzieję, że będzie wiedzą taka bardzo przydatna. Na początku pierwszy wykład długo zastanawiałem się, ale tak jak powiedziałem, no, 2 lata przerwy w pewnym sensie, żeby ten cykl miał jakiś sens. Więc pierwszy wykład będzie też troszkę krótkim przypomnieniem dla tych z Państwa, którzy słuchali już naszych wykładów, byli na nich, nie będzie to specjalnym, że tak powiem, zdziwieniem. Natomiast no, myślę, że taką wiedzę warto sobie czasami odświeżyć. Tak jak powiedziałem, dlaczego życie po gwarancji? No tak jak mówię, można być tygrysem po lewej, można być tygryskiem po prawej. Każdy sobie może wybrać, w którą stronę zamierza iść. Stosując już życie po gwarancji, można być po lewej, można być po prawej. W dzisiejszych czasach mamy, drodzy Państwo, na tyle dużo narzędzi i na tyle dużo wiedzy, żeby pewne rzeczy w naszym życiu móc zmienić lub pewnym rzeczom móc zapobiec. Na pewno, tak jak powiedziałem, cykl wykładu życie po gwarancji zdecydowanie opiera się na tym, co wiemy, na tym, co sami odkryliśmy, na tym, co odkrył świat. Zawsze staramy się być bardzo, jak to się mówi, no, na czasie z tym, w którą stronę zmierza dzisiejszy świat, oczywiście mając na uwadze tylko tą wiedzę, która jest publikowana, czy która jest dostępna. Jednak ten wykład jest, mówię, w szczególności dedykowany pokoleniu 35-latków. Tak jak powiedzieli, długo zastanawialiśmy się, czy ma być to plus 30, czy plus 40, czy plus 50.
A teraz doszliśmy do wniosku, że do powiedzi biologia wskazuje, że jednak ten 35 to jest to, chociaż zapewne niewielu 35-latków będzie chciał tego słuchać, dopuszczać to ze swojej świadomości, ale żeby nie było, że nie ostrzegałem. Natomiast taka wiedza jest i zawsze można ją spokojnie wykorzystać. Osobiście uważam, że najlepiej to ten wykład odbiorą i zrozumieją osoby, które mają w okolicach 50 roku. Z tą różnicą, że tutaj wypuszczano szczególnie Polaków w okolicy 40 kilku lat, dlatego, że byli już w takiej formie, że im się nie chciało konspirować. To było takie przewidziane, gdzie uważali, że plus 40 to już jest średnia aktywność fizyczna. Wobec tego taki człowiek jest bezpieczny i nie będzie, tak powiem, stanowił zagrożenia. Jeżeli gdzieś bardzo często czytałem wspomnienia różnych ludzi, którzy przeżyli Auschwitz, jasno było określone. Ludzie do 35 roku życia zdecydowanie lepiej znosili problemy. Ludzie po 35 roku życia te problemy znosili w sposób zdecydowanie gorszy. Nawet jest ta słynna, wiele książek, tak, można przeczytać, ale pamiętam wspomnienia jednego z ludzi, który mówił, że właśnie ulubionym zajęciem naszych szanownych zachodnich sąsiadów wieżyczkach strzelniczych było strzelanie do tych, którzy się zbyt późno wyprostowali. Czyli właśnie pierwszym oznakiem tego było tego plus 35 był problem z odcinkiem lędźwiowym kręgosłupa i to była właśnie przyczyna, dla której uważano ich za niezdolnych do pracy. Kobiety po 35 roku życia jak najbardziej w tym momencie wpisują się już, jak to się mówi, w schemat ciąży geriatrycznej, natomiast u panów po 35 roku życia następuje spadek ruchliwości i jakości nasion plemników. No, to tak naprawdę jest problem dzisiaj już szerszy, bo przejrzałem gdzieś ostatnią analizę, gdzie wskazywali, że jeżeli w tym tempie będzie się pogarszała jakość nasienia nawet u młodych mężczyzn na dzień dzisiejszy, to w 2040 populacja ludzka będzie zwyczajnie bezpłodna. Do tego stopnia mamy dobro, które nam uczynił postęp technologiczny. Co jeszcze? Jak możemy, proszę Państwa, rozpoznać pierwsze znaki, że dzieje się z nami coś nie tak? No więc pierwszym takim niepokojącym to jest, kiedy słyszymy w radiu Złote Przeboje piosenkę, przy której bawiliśmy się na studniu. To jest pierwsza rzecz, kartka, że coś dzieje się nie tak, bo jeżeli ta piosenka się tam znalazła, to znaczy, że nie jest z nami już dobrze. Jeżeli przespaliśmy pierwszą noc, jeżeli przespaliśmy, mówię, zerwaliśmy noc mimo niepicia alkoholu, a rano mamy kasa, to już wtedy jest poważny sygnał do tego, że z nami dzieje się coś nie tak. No i jak to się mówi, kiedy rano wstając i chcąc wrócić do pełnego pionu, takiego, żeby osobie pierwotnie wstaliśmy, móc obserwować, czy w sadarni nie czai się lew, tak, bo to kiedyś wstaliśmy z czterech ław, potrzebujemy się rozchodzić, no to w tym momencie i mamy z tym problem, no to drodzy Państwo, to już jest kolejna oznaka, no i oczywiście wszędobylskie, nie mam czasu jako takie, że wszędzie nam się śpieszy. Natomiast chciałem podkreślić, że właśnie ludzie w pokoleniu plus 35, czyli mam tutaj na myśli zarówno 35-latków, jak i osoby po 50 roku życia, są szczególnie ważne dla społeczeństwa, bo dzisiaj wiadomo, biznes stawia na młodych, korporacje stawiają na młodych. Ja jednak uważam, że zdecydowanie tak naprawdę osoby po 35 roku życia są ważne, ponieważ te odpowiadają za dwa pokolenia, czyli tych małych, którzy jeszcze są mniej lub bardziej bezradni, i tych dorosłych, którzy nas potrzebują, a 55-latkowie, mając na uwadze swoje ogromne doświadczenie, mogą spokojnie wspierać dwa pokolenia w dół, ponieważ są to ludzie, którym nie da już się na dzień dzisiejszy opowiadać bajek, że coś jest inne niż tak naprawdę wygląda, bo mają swoje doświadczenie i zdecydowanie inaczej patrzą na świat. Teraz no, warto też podkreślić, że dzisiejsze pokolenie 35+, będzie pokoleniem, jak ja to nazywam, specjalnej troski, ponieważ żyje w warunkach, w jakich nie żyło żadne pokolenie do tej pory. Teoretycznie tylko jest nam lepiej, natomiast będzie żyło krócej ze względu na choroby cywilizacyjne, które rozwijają się na skalę, jak mi się dotąd nie rozwijały.
Do tego wszystkiego dochodzi zanieczyszczenie środowiska różnymi czynnikami. Doświadczy życia gorszej jakości. Co to znaczy, że doświadczy życia gorszej jakości? To znaczy, że ilość dni, kiedy będą przebywali na zwolnieniach lekarskich, czyli będą fizycznie niesprawni, nie dlatego, że będą na nich przebywać, że to może, tylko będą fizycznie niesprawni, będzie tak naprawdę zdecydowanie krótsza. Przede wszystkim pokolenie 35+ jest konsumentem, nie wiem, czy to żywnością można nazwać, ale no, bardzo niskiej jakości jedzenia, które dzisiaj jest produkowane na skalę przemysłową, gdzie nadrzędną wartością jest tylko i wyłącznie produkcja kalorii. Ponieważ nikogo nie interesuje, że żywność ma zdecydowanie inne zadanie. Żywność, jak sama nazwa mówi, ma odżywić. Natomiast to jest tak naprawdę produkcja kalorii, które no, spowodowały niespotykane w historii ludzkości wybuch na dzień dzisiejszy pandemii na 2 miliony praktycznie w każdym kraju na świecie i w każdej grupie wiekowej, jaka na dzień dzisiejszy istnieje. Pokolenie 35+ będzie posiadać, już posiada dostęp do zdecydowanie gorszej jakości opieki medycznej. W Polsce na przykład, drodzy Państwo, średnia życia lekarza i biały rynek w rodzinie życia, tylko wiek lekarza, to są najczęściej seniorzy już około 50. Jeżeli chodzi o biały personel, może być jeszcze gorzej. Tak naprawdę, natomiast no, rozmowy, które na przykład ostatnio nawet odbyłem ze znajomą lekarką, są takie, że w jednym oddziale jest kilku chirurgów, którzy za 5-6 lat będą kończyć pracę, jest ich chyba 7, natomiast na ich miejsce jest tylko jeden rezydent, który wcale nie jest pewny, że chce tam zostać. Tak? Więc generalnie z ich odejściem taki szpital może zostać fizycznie zlikwidowany z braku personelu. Jest poddawany licznym eksperymentom medycznym, ponieważ stosowanie różnych rzeczy, zacząwszy od konserwantów, jest zacząwszy od środków ochrony żywności, przez rozmaite leki, na dzień dzisiejszy nikt nie jest w stanie powiedzieć, jaki będzie tego efekt za 2-3 pokolenia. No i przede wszystkim otrzyma niższe uposażenia emerytalne. Dlaczego? Ano dlatego, drodzy Państwo, że nie będzie fizycznie miał kto na nich pracować. Tak? I tak to na dzień dzisiejszy wygląda. Nie? Ja tutaj zawsze cytuję bardzo fajny, tak powiem, cytat, który gdzieś rzucił mi się w oko i mam go zapisanego w zeszyciku. Mówię, nie ma takiego okrucieństwa ani takiej niegodziwości, której nie popełniłby składnikom łagodny, realny rząd, kiedy zabraknie mu pieniędzy. Więc jeżeli dojdzie do sytuacji, że będziemy mieli schorowane społeczeństwo, na które nie będzie miało to robić, to ja osobiście dla takich rozwiązań systemowych, to prędzej spodziewam się systemowej eutanazji i będzie pokora. Także generalnie rzecz biorąc, drodzy Państwo, naszym pokoleniu 35+, więc wszyscy, w którym jesteśmy, umie liczyć, musi zacząć liczyć na siebie samo i samo umieć o siebie zadbać, ponieważ jest to bardzo istotne. To jest kapitalne zdjęcie, które właśnie ta pani, mówię, pani Lidz świetnie to podkreśliła. Chodzi o to, żeby uczyć młodo, ale najpóźniej ją się da. I to jest tak naprawdę zawarta cała sentencja, dlaczego dzisiaj zajmuje Państwa czas i dlaczego chcę powiedzieć. Bo chcę Państwu mniej więcej pokazać, w jaki sposób można to zrobić, żeby zastosować się do teorii tej pani w wieku 97 lat, mieć jeszcze siłę, żeby potańczyć na ulicy, bo zakładam, że jest to wynik naprawdę, naprawdę zasad. Tak? Warto też podkreślić istotną różnicę, jaka jest między mężczyznami a kobietami. Kobiety mają zdecydowanie wyższą inteligencję zdrowotną niż mężczyźni. Panowie nie dbają o siebie, panowie nie lubią dbać o siebie, panowie uważają, że nie warto dbać o siebie. Natomiast wynika to z przyczyn ewolucyjnych i tak jak można by powiedzieć z historii. Dlaczego? O przetrwaniu danego gatunku decyduje liczba kobiet. Tak? Jeżeli jest 100 facetów i jedna kobieta, no to rocznie może mieć tylko jedno dziecko. Jeżeli mamy sytuację odwrotną, ja nie widzę problemu, żeby było 100 dzieci w następnym roku. Natomiast generalnie, jeżeli chodzi właśnie o kwestie przetrwania, no kobiety są ewolucyjnie zdecydowanie lepiej przygotowane, tak? No i też wynika to również z tego, że panie miały fizycznie mówiąc w danych grupach pierwotnych roboty, jako babcie, jako pomoc, jako gospodynie były angażowane, natomiast panowie niekoniecznie, ponieważ panowie najczęściej albo ginęli na wojnach, polowaniach, czyli jako myśliwi lub ochroniarze, albo byli kasowani przez młodszych jako ewentualni precedenci do władzy, więc tak naprawdę nikt ich na dłuższą metę nie chciał utrzymywać. No i natomiast jest jedna prosta odpowiedź, to już wiem z doświadczenia, jak rozmawiam ze znajomymi, słuchaj, zadbaj o siebie, przypilnuj się, zrób to, zrób tamto, ale po co? Ja mam dzieci odchowane, ja mam już, można powiedzieć, wszystko za sobą, po co ja mam o siebie dbać, prawda? I to jest pytanie, tak naprawdę, na które jest ciężko odpowiedzieć. Ja zawsze odpowiadam,
oczywiście do niczego nie namawiam. Natomiast zachęcam, jeżeli Państwa partner, kolega, znajomy, koleżanka zadałby pytanie, po co i szukał sensu, świetny film w starym, dobrym stylu, tak jak mówię, do niczego nie namawiam, ale świetny film na niedzielny wieczór, który można obejrzeć, stary, dobry, i można znaleźć świetną motywację do życia, ponieważ jest tu dużo prawdy, która dotyka dzisiaj naszego społeczeństwa. To, co działo się w Stanach 10 lat temu, najpóźniej za 5 lat będzie się działo w Polsce, więc szczególnie godny uwagi. Natomiast wracając do przypomnienia i kończąc przy długi wstęp, być może, który mam nadzieję, że Was nie zanudziłem, no to jest już. Organizm, pamiętajmy i pamiętamy z poprzednich wykładów, to jest jeden wielki chodzący reaktor biochemiczny. Pierwsze reakcje w chwili poczęcia, ostatnie reakcje na długo, długo po śmierci, kiedy już dusza opuści nasze ciało, przeniesiemy się do lepszego ze światów, to jednak chyba, że nas skremują, takie czy inne procesy w naszym organizmie na Ziemi będą zachodzić. Jest to reaktor, w którym w ciągu sekundy zachodzą miliardy reakcji chemicznych. Jest to reaktor, w którym są przesyłane gigabajty danych, tak? Powstają nowe komórki w ciągu sekundy liczone w milionach, tak? No i wszystkie te reakcje dzieją się tylko i wyłącznie po to, żebyśmy mogli podtrzymać się przy życiu. Co dalej? Reakcje, które przebiegają w naszym organizmie, nie są przypadkowe. Reakcje, które przebiegają w naszym organizmie, są ze sobą powiązane, przebiegają wieloetapowo, muszą przebiegać w ściśle określonej kolejności, ponieważ to, co powstanie w wyniku jednej reakcji, jest substratem do kolejnej reakcji lub katalizatorem. Jeżeli tego nie ma, zostanie przerwana jedna reakcja chemiczna, to nie, tego nie poczujemy. Natomiast jeżeli reakcje chemiczne zaczną, powiedzmy, jedna, druga, piąta, dziesiąta, setna, a potem dodaje, że przebiegają ich miliony, jak i miliardy w ciągu sekundy, przebiegać gorzej czy słabiej, no to wtedy będziemy mieli właśnie to, co nazywamy procesem chorobotwórczym, starzeniem się, chorobami, nowotworami i tak dalej. A każda reakcja chemiczna, co wie każdy, drodzy Państwo, kto był, a każdy był w szkole podstawowej, żeby cokolwiek, jakakolwiek reakcja zaszła, musimy mieć konkretne substraty. Bez substratów się nie robi, bez odpowiednich składników nikomu jadu nie ugotuje, ewentualnie będzie to coś innego. Więc tak jak powiedziałem, a to właśnie te substraty, to jest, drodzy Państwo, odżywianie, o którym mówiłem, które jest niezwykle cenne. I tak jak mówię, to wszystko służy temu, żeby utrzymać nas przy życiu, bo to jest najważniejsze. Czego człowiek potrzebuje do życia, drodzy Państwo? Powietrza, i to jest właśnie to, co wspomniałem. Na to nie ma wpływu. Oddychamy tym, co nam zafundują. Możemy jedynie zadbać o to, co sami emitujemy. Stąd prośba ojca, którą przekazałem na początku wykładu. Snu, czyli regeneracji, bo bez niego możemy żyć około 3 dni. Poza tym podczas snu dzieje się bardzo, bardzo wiele istotnych reakcji chemicznych, które normalnie w trakcie świadomości w naszym organizmie działy się nie będą. I tak jak powiedziałem, po 3 dniach bez snu zdrowy człowiek najczęściej już zaczyna tracić kontakt z rzeczywistością i być może mogą zajść wręcz nieodwracalne zmiany w jego organizmie. Wody, bez której człowiek żyje 7 dni, a tak naprawdę to, co dzisiaj dostajemy w kranach i w plastikowych butelkach, to koło wody kiedyś stało, a wodą nie do końca jest. Temat na pewno na osobny wykład. Żywności, czyli nie tylko kalorii, nie tylko białek, nie tylko tłuszczy, nie tylko węglowodanów, ale przede wszystkim składników mineralnych, których organizm nie jest w stanie wyprodukować. Zawsze to, drodzy Państwo, powtarzamy, że człowiek do życia potrzebuje 20 aminokwasów, 20 witamin i między 80 a 96 mikroelementów. I drodzy Państwo, o ile powiedzmy 12 aminokwasów organizm sobie jest w stanie wyprodukować samodzielnie z tych 20. Zdrowy oczywiście, dzisiaj pewnie już takich nie ma. Z 20 witamin człowiek nie produkuje jedynie witaminy C. Ale powiedzmy, ona jeszcze jest do zapachnięcia, tak, jak w jakimś owocu, czy gdzieś, czy nawet syntetyczna. Natomiast minerały, jeżeli oczywiście nie dopuścimy teorii, za którą oficjalna nauka by nas zepchnęła w przepaść, czyli tak zwanej transmutacji pierwiastków, czyli że jeden z pierwiastek sam powstaje z drugiego w naszym organizmie, uważamy, że tego nie ma, przynajmniej w świetle oficjalnej nauki, no to jeżeli nie dostarczymy fizycznie tego z pożywieniem lub wodą, nie ma fizycznej możliwości, żeby nasz organizm to miał. I właśnie to jest powód, dla którego nasz organizm działa jak działa. No i oczywiście potrzeba też tego aktywności fizycznej i psychicznej. Jeżeli będziemy kanapowcami, którzy prowadzą osiadły, można powiedzieć, tryb życia, sami prosimy się o problemy. No i oczywiście celu, no bo z jakiegoś powodu trzeba z tego łóżka co rano się zwlec,
jeszcze mieć, że tak powiem, ten sam cel przed oczami przez najbliższe kilkadziesiąt lat, bo inaczej to jest różnie. To jest to, co powiedziałem, drodzy Państwo, to rozumiemy przez pojęcie żywności. Po co to wszystko działa? Działa to wszystko po to, żeby nasz organizm mógł funkcjonować. Czyli wszystkie procesy, nasz organizm, on bardzo lubi utrzymywać balans, on bardzo lubi utrzymywać stan równowagi. Bardzo nie lubi, kiedy cokolwiek się wychyla, czyli stanu w szoku, jakiegokolwiek, termicznego, stresowego, organizm tego nie lubi. I to jest temperatura ciała, pH krwi, ciśnienie, ciśnienie osmotyczne, tętnice, płynów ustrojowych, stężenie związków chemicznych, równowaga mikrobiologiczna. Nasz organizm lubi wszystko mieć zachowane pod kontrolą, prawda? Natomiast, żeby do tego doszło, to tak jak powiedziałem, po to jest potrzebny te miliardy reakcji chemicznych, które, mówiąc kolokwialnie, zapieczają na ten organizm, żeby tak naprawdę mógł spokojnie ten stan balansu utrzymać. Żeby te wszystkie reakcje zachodziły, albo w wyniku zachodzenia tych reakcji, potrzebna jest energia. Człowiek jest świetnie funkcjonującym akumulatorem, a 90% energii wytwarzają w człowieku mitochondria. Na ten temat mieliśmy kiedyś fajny wykład, wielokrotnie będziemy do tego wracać, bo temat jest naprawdę bardzo istotny. Im dłużej zgłębiamy, można powiedzieć, istotę ludzkiego zdrowia, tym bardziej wiemy, że wpływ tych mitochondrii na organizm jest po prostu niesamowicie ważny i jednocześnie niesamowicie niedoceniany, a wręcz czasami lekceważony. Co nasz organizm robi na co dzień, oprócz tego, że produkuje energię? Nieważne, czy śpimy, nieważne, czy jesteśmy świadomi, trzeźwi, pijani, młodzi, starzy, nie ma najmniejszego znaczenia, nasz organizm walczy. Nasz organizm walczy, po to ma układ immunologiczny, żeby układ immunologiczny chronił go przed czynnikami zewnętrznymi, czyli bakteriami, wirusami, grzybami, pasożytami, żeby one po prostu tego naszego organizmu nie zasiedliły i nie zżarły jak korniki drzewa. Chroni również przed czynnikami wewnętrznymi, ponieważ jest odpowiedzialny za to, żeby w naszym organizmie nie rozwijały się na przykład choroby czy komórki nowotworowe, które w prawidłowo funkcjonujący układ immunologiczny zwalcza zarówno. Każdy z nas, którzy usiedli, drodzy Państwo, w ciągu sekundy tworzy ileś komórek nowotworowych i w ciągu sekundy układ odpornościowy tej komórki posyła do lepszego ze światów. Natomiast jeżeli kiedykolwiek, jak to się mówi, ta lufa się ocknie, no to w tym momencie zaczynamy mieć pierwsze poważne problemy, bo nasz organizm zaczyna chorować. Oczywiście jest ważne, że organizm też chroni nas przed bakteriami endogennymi, czyli tymi, które w nas są, tak? One w nas są, one praktycznie osiedlają całe nasze ciało, szczególnie dużo, bo podobno nawet do 1,5 kg może ich być w jelicie grubym. To są bakterie, które kiedyś wycinały populację człowieka, podobnie jak wirusy, podobnie jak grzyby. Natomiast w tym momencie one się osiedliły i, mówiąc kolokwialnie, pracują dla nas. My im dajemy żarcie i schronienie. W drugą stronę otrzymujemy konkretne produkty, jak witaminy, przemianę węglowodanów, działanie układu odpornościowego, enzymy, czy nawet wręcz dzięki odpowiednim wirusom podtrzymanie ciąży. I, drodzy Państwo, i jeżeli natomiast nasz organizm czy jego układ zostaje w pewnym momencie osłabiony, to bardzo szybko populacje tych wirusów z jakiejś tam, powiedzmy, ilości 3-5% zaczynają się rozwijać i wcale nie musimy wychodzić z domu, żeby, będąc osłabionym, rozchorować. Bo właśnie te bakterie, które w nas siedzą, wirusy i inne towarzystwo, może się, tak powiem, zwiększyć populacja, rozkulać. W danym momencie mamy problem z tą czy inną infekcją. To jest, mówię, rzecz istotna. I to jest, mówię, bardzo, bardzo ważne i o tym należy wiedzieć, że a żebyśmy to wszystko mogli trzymać pod kontrolą, tak jak powiedziałem, to jest przede wszystkim styl życia. To jest to, na co mamy wpływ. I co jest dalej? Kolejna rzecz. Nasz organizm, oprócz tego, że cały czas toczy wojnę, cały czas pracuje jak na wielkim placu budowy, to znaczy stare organy są usuwane, oczywiście nie całe, aż komórkami, a później są zastępowane nowymi. Największe zmiany zachodzą w obrębie przełyku. Uważa się, że tutaj zbiera z przełyku, który jest narażony na szczególnie kwaśne pH, wymieniany jest co kilka dni. Oczywiście wiadomo, że z wiekiem to tempo spada, natomiast układ nerwowy według jednych opinii w ogóle nie podlega regeneracji, natomiast według opinii, powiedzmy, tych bardziej liberalnych, raz na 7, raz na 10 lat dochodzi do pełnej wymiany komórek układu nerwowego. Natomiast cały czas to wszystko pracuje. Co jest bardzo istotne, że większa w stosunku do potrzeb regeneracja jest do 30 i wszyscy się zgodzimy. Nie prześpimy nocy, weźmiemy prysznic i dziennie jest fajnie, tak?
Zmęczymy się, przejdziemy ileś kilometrów, jest ok. Będziemy pracować ciężko fizycznie, nie ma z tym problemu. Natomiast koło 30-40, tu jest właśnie taki balans, bo to może być czasami dużo poniżej 30 lub grubo po 40, to już są cechy po pierwsze indywidualne, po drugie powtarzam środowisko, po trzecie styl życia, to się mniej więcej balansuje. Natomiast po 40 tu już musimy wybitnie uważać, bo nasz organizm ma mniejsze możliwości regeneracji w stosunku do faktycznych potrzeb i to właśnie nazywamy, drodzy Państwo, procesem starzenia się, który nas szczególnie interesuje, bo tak jak powiedziałem, fajnie jest umrzeć młodo, ale najpóźniej się da. Cytat z filmu, który bardzo lubię, czas niszczy wszystko i z tym się należy zgodzić. Natomiast o czym jest starzenie? Naturalnym i nieuniknionym procesem, nikt z nas go nie uniknie, ważne, żeby go w mały, możliwy sposób kontrolować. Pogarsza się jakość snu, spada zdolność regeneracji, spadają możliwości obrony układu immunologicznego, rozwijają się choroby przewlekłe, zdrowotniowe i onkologiczne. Drodzy Państwo, minimum tyle jesteśmy w stanie skontrolować dzięki stylowi życia i temu, w jaki sposób podchodzimy do tego, do siebie. Czyli unikamy stresu na tyle, na ile to jest możliwe, czy żywimy się, czy żremy, czy pijemy, czy chlamy, czy śpimy, czy przymykamy oko, to proszę Państwa, wszystko bez wyjątku zależy. Jeden, drugi, piąty, dziesiąty raz nie czyni różnicy. Jeżeli stanie się to w jakikolwiek sposób złe nawyki staną się naszym dniem poprzednim, sami prosimy się o problemy i nie ma możliwości, żeby cokolwiek tutaj pomogło. Oczywiście jest pytanie, starzejmy się dlatego, że niszczą nas choroby, czy niszczą nas choroby i dlatego się starzejemy. Ale to jest mniej więcej dylemat, co było wcześniej, kura czy jajko i na to sobie pewnie nie odpowiemy, bo jedno i drugie się, że tak powiem, zazera. Zobaczcie Państwo teraz, dlaczego chorujemy. Dobrze mnie słychać? Może mi się pokój. Zobaczcie, poza urazem, kiedy mówiąc kolokwialnie, spadniemy ze schodów i wtedy na to nie mamy specjalnego wpływu. Pozostałe wszystkie, drodzy Państwo, problemy zdrowotne, takie jak infekcje, to jest układ odpornościowy, który w bardzo dużym stopniu zależy od naszego stylu życia. Brak składników odżywczych w organizmie, minerałów, witamin, aminokwasów lub wody. To również zależy od tego, w jaki sposób się żywimy, w jaki sposób się odżywiamy. Nadmiar substancji odżywczej lub toksycznej, czyli nadmiar kalorii, szczególnie cukru lub obecnego glutenu. Nie ma opcji, żebyśmy za to nie zapłacili za to wysokiej ceny. Substancji toksycznej, zacząwszy od metali ciężkich, przez pestycydy, środki ochrony roślin, spaliny, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, to wszystko mamy zafundowane w naszym otoczeniu i to tak naprawdę musimy wiedzieć, jak tego uniknąć lub jak pozbyć się z naszego organizmu, jeżeli już w jakiś sposób się to do nas dostało. Zaburzenie przepływu informacji i składników odżywczych, tak? Czyli możemy mieć organizm pełen minerałów, żyć w spokoju, szanować się nawet gdzieś na łące, w Bieszczadach, ale wystarczy, że na przykład uszkodziliśmy sobie kręgosłup, który jest, można powiedzieć, centrum, gdzie przechodzi rdzeń nerwowy, przechodzą impulsy i dany organ nie ma prawidłowego połączenia z mózgiem, choroba wcześniej czy później tak nastąpi i należy o tym wiedzieć, prawda? No i oczywiście zaburzenia w obszarze psychicznym lub emocjonalnym, ale to jest temat, tak jak mówię, na oddzielną opowieść i na pewno nie na teraz. Tak jak mówimy, starzenie się jest procesem naturalnym, konsekwencją jest śmierć. Musimy to zaakceptować, możemy odwlekać i kontrolować, to jest bardzo istotne, tak? Natomiast podniesienie jakości życia jest w 100%, można powiedzieć, czymś, co możemy robić. I zwróćcie Państwo uwagę, że na przestrzeni lat życie człowieka tak naprawdę wcale się specjalnie nie wydłużyło. Faraon Ramzes II żył 91 lat, z czego panował 62, miał stówkę synów i chyba 50 córek. Także się namęczył. Druga rzecz, Dawid Rockefeller, który miał dostęp do najnowszej medycyny, ilość przeszczepów pozostaje na dzień dzisiejszy tajemnicą, chociaż wiadomo, że na pewno były, żył lat 102. Najdłużej żyjąca kobieta francuska żyła lat 122 i 164 dni. Z tego co wiem, do dnia dzisiejszego nikt tego rekordu tej pani nie przeskoczył. Natomiast co powiedziałem na temat rozwiązania problemu śmierci, to też spółka Calico z Google, tam jest wielomiliardowa kapitalizacja tej spółki, podjęła się, że w ciągu najbliższych kilku lat
rozwiąże problem śmierci, to znaczy, że ludzie przestaną umierać. Natomiast no, możemy być spokojni, nas to nie dotyczy. Będzie to dotyczyło, tak jak lot w kosmos, ewentualnie grupy wybranych. Nawet jeżeli coś takiego nastąpi, to na pewno w żaden sposób nie będziemy, że tak powiem, mogli z tego skorzystać, prawda? O. I teraz tak, drodzy Państwo, jeżeli o siebie dbamy, tak wygląda widoczny efekt, prawda? Kontrolując dietę, to jest ta sama pani. Chodząc na siłownię, to jest ta sama pani. To jest pani po chemioterapii, która potrafiła wziąć się w sobie i zabrać do głowy. To jest ojciec z synem. Zdjęcie oczywiście to jest wcześniejsze, to jest późniejsze, prawda? Widzimy, co się dzieje. To jest również pani w wieku 84 lat. To jest człowiek bez nogi, który tak naprawdę potrafił się dźwignąć w sobie. To jest pan, który ma 73 lata, a ta pani ma lat 102 i zaczęła uprawiać trójbój, przerwała ze względu na głowę w tym momencie. Więc jak widzicie, można to robić praktycznie w każdym wieku, choć osobiście uważam, że na przykład ten człowiek jest człowiekiem chorym, tak samo jak ta pani. Mówię, nadmiar, jak i niedobór tkanki tłuszczowej jest chorobą i niesie ze sobą ściśle określone konsekwencje, za które należy zapłacić. Niemniej jednak szacunek za pracę facetowi się bezwzględnie należy. Tak jak powiedziałem. Tylko, że tak to wygląda, a tak naprawdę chodzi o to. Wygląd jest sprawą wtórną. Nie chodzi, żeby wyglądać świetnie po zabiegach medycyny estetycznej. Bo tak naprawdę odwracamy proporcje. Żeby dobry wygląd był efektem zdrowego stylu życia, a nie odbywał się kosztem zdrowia. Czyli tak jak mówię, a tak naprawdę wygląda sprawa. Jeżeli o siebie dbamy, nasza miednica jest prawidłowo ułożona. Nie mamy problemów z zamrożeniem barku, nie mamy problemów z uszkodzeniem kręgosłupa. Nasze nogi są proste, dzięki temu nie krzywi się nasza miednica. Jeżeli nie mamy halusów, które coraz częściej się mówi, że są zależne od kondycji kręgosłupa. Nie mamy dny moczanowej, która jest w 100% diezozależną chorobą. Nie mamy problemów z osłabionym lędźwiowym odcinkiem kręgosłupa. Nie mamy problemów z chorobami otworowymi, z zaporem tętnic. Nie musimy brać insuliny, jeżeli bierzemy ją w przypadku cukrzycy dwójki. Nie mamy problemów z biodrami, z serduchem. Nie mamy problemów z wylewem aminowotworami mózgu. Nasza wątroba nie jest tłuszczona. I jakby powiedzieć, podobnie dotyczy to wątroby, podobnie dotyczy trzustki. I nasz kręgosłup jest prosty. Czyli, drodzy Państwo, tak jak powiedziałem, w pewnym wieku człowiek już nie musi się nikomu podobać poza samym sobą. On już wie wszystko. On już nie musi, że tak powiem, imponować, on już to wszystko przerobi. To jest właśnie ta wiedza, ten bagaż wiedzy, o którym powiedziałem, którego nie mają młodzi. I jest łatwo opowiedzieć bajkę, jest łatwo szukać, i jest łatwo zmieścić. Ludzie w pewnym wieku mają swoje doświadczenie, sztuką jest tylko ich przekonać, dlaczego mają to robić i dlaczego mają wyrzec się z jedzenia ciastka, pójścia na spacer. I to jest właśnie to, żeby każdy znalazł w sobie taką wewnętrzną motywację. Bo tak jak powiedziałem, to jest efekt, ale to jest cel. Po to tak naprawdę służą wyrzeczenia, po to tak naprawdę służy umiejętność liczenia kalorii, po to tak naprawdę służy faktyczna suplementacja, żebyśmy nie dali, że tak powiem, żebyśmy się nie stali zbyt szybko pacjentami przewlekłymi. Czyli krótko, jesteś tygrysem czy tygryskiem, wybór należy do ciebie, ja wybieram tych polerów. I co dalej? Jeżeli chodzi natomiast, w jaki sposób możemy to robić, drodzy Państwo? Przede wszystkim podejmując świadome i przemyślane decyzje, bo najgorszą rzeczą jest rzucić się na hura, jak to zawsze powtarzam, wiele osób, z którymi współpracowaliśmy, współpracuje, po nowym roku zmienia świat, tak? Papierosy precz, gorzała w kąt, słodyczy nie jada, sypią 12 godzin na dobę, trenuje, biega i tak dalej. I chyba jest taki dzień 8 lutego, w którym kończą się postanowienia noworoczne, zostało ogłoszone. Nie chcę kłamać, czy to jest 8 lutego akurat, ale mniej więcej stycznia wtedy mija zapał towarzystwa na wprowadzenie w sobie jakichkolwiek zmian. Ta decyzja musi być świadoma, czyli przede wszystkim muszę wiedzieć, po co i dlaczego to robię. Jeżeli chcę, to tą decyzję muszę podjąć. Zaryzykować, spróbować. Jeżeli potrzebujecie, jesteśmy do Państwa dyspozycji w każdym zakresie. Od pomocy, w jaki sposób ułożyć dietę przez pomoc, jakie parametry ciała należy przeanalizować, jak należy to rozłożyć, jak w poszczególnych schorzeniach czy chorobach należy się odżywiać. Od tego nas macie, to jesteśmy do Waszej dyspozycji. Jeżeli masz coś zrobić, to zrób, nie mów o tym nikomu.
Możesz próbować innych przekonywać, natomiast z doświadczenia tym, że jak będziesz ich przekonywał na siłę, to po prostu wykasują swój numer z telefonu, bo łatwiej jest zmienić znajomych niż samego siebie, łatwiej jest kupić większy garnitur niż przypilnować, jak to się mówi, pewnych reguł w życiu i zapanować nad samym sobą. No i przede wszystkim, żeby jakiekolwiek zmiany w sobie zrobić, czy zapobiec, żeby te zmiany się w nas nie działy, to jest tak naprawdę rozpoznanie przeciwnika. Czyli zużycie organów wewnętrznych, tutaj nie trzeba, drodzy Państwo, wiele mówić. Praktycznie w 99% sytuacja dietozależna, no może z wyjątkiem fuzji ostrzeli, bo niespecjalnie mamy wpływ na to, jakim powietrzem oddychamy. Demencja i Alzheimer, w bardzo dużym znaczeniu tego słowa dietozależne, szczególnie coraz częściej się mówi, że zwłaszcza osoby, które doświadczyły, jak był robiony bilans polskich 100 lat, nie pamiętam już, który z profesorów go robił, natomiast w bilansie polskich 100 lat wszyscy, którzy zachowali światłość umysłu, bo to nie chodzi dożyć, tylko jeszcze mieć światły umysł, prawda? W wieku 100 lat doświadczyli przez długi okres głodu. W wyniku tego pewne białko NAD, które jest w naszym mózgu, tak naprawdę powoduje, że zamiast być zużywane na produkcję glukozy, produkuje odpowiednie białka, tak zwane białka długowieczności. Więc to jest jak najbardziej wskazane. Osteoporoza kręgosłupa, nie tylko kręgosłupa, ale również. To jest można, oczywiście możemy powiedzieć, że to jest związane z andropauzą, menopauzą, na to nie mamy wpływu. Może nie w 100%, ale w 75% mamy na to, czy mamy zmiany osteoporotyczne, czy nie mamy i generalnie rzecz biorąc, w jaki sposób do nich podejdziemy, prawda? Choroby nowotworowe. Tu czasami jest tak, że można być zdrowym jak byk i po prostu zmiana w ciągu paru tygodni. Tu jest jedna, tak powiem, nieprzewidziana, bo nie zawsze się uda pomóc, tak? To jest doświadczenia. To jest choroba, która nauczyła okolę wiele osób i zarówno tych, kto pomagają i tych, które cierpiały, więc to jest jedyna sytuacja, gdzie nie należy, mówiąc językiem młodzieży, kozaczyć, bo to uczy pokory. I zaburzenia hormonalne, również, drodzy Państwo, w 90% problem dietozależny, czyli zależny od tego, w jaki sposób się prowadzimy, w jaki sposób się ożywiamy i co robimy ze sobą. Naturalne objawy, stany zapalne, również tak naprawdę. Jeżeli, drodzy Państwo, prowadzimy typ życia kanapowca, dobrze będzie, jak stany zapalne zaczną nam dokuczać po 30. Bo może się to stać zdecydowanie wcześniej. Wzrost aktywności wolnych rodników nie jest do końca dietozależny, natomiast w znacznym stopniu jak najbardziej możemy je likwidować dzięki stosowaniu odpowiedniej diety. Namnażanie się komórek senescentnych, czyli komórek zombie. Więcej ich jest w naszym organizmie. Naukowcy ich jeszcze do końca nie poznali, tym bliżej do śmierci. Łatwo wykryć, kiedy ktoś umiera, bo wtedy namnażanie następuje prawie że logarytmicznie, czyli idzie do góry. W tajemnicy mogę powiedzieć, że jesteśmy jedną z firm, która opracowała preparat na zmniejszanie populacji tych komórek, również czekać jak idzie na to, żeby wykonać na nim odpowiednią ilość badań, a to niestety trwa. No i skrócenie telomerów, czyli utrata fragmentów chromosomów proporcjonalna do podziału, czyli mówiąc krótko, mają one określoną możliwość podziału, kiedy z każdym podziałem stają się coraz krótsze. Natomiast na dzień dzisiejszy, gdzieś czytałem chyba w Izraelu, robili testy na normowarii, że odpowiednia ilość godzin, nie pamiętam ile, ale tych godzin było to chyba 30 czy 20 godzin spędzonych, zwiększało 15-20% długość telomerów. Więc to jest naprawdę odtwarzalne, naprawdę jest to w zasięgu, można powiedzieć, każdego tutaj siedzących. Wystarczy tylko mieć wiedzę, poświęcić ten czas, no i chcieć, tak? Bo tak jak mówię, każdy organizm starzeje się zdecydowanie innym tempie. Starzeje się w zależności od środowiska, w jakim żyjemy. Kwestia genów, jak widzicie Państwo, to jest jedynie 25%. To nie jest tak naprawdę, że ktoś dostał kulę. Oczywiście byli tacy, bo sam znałem takich, mnie to drażniło, nie ukrywam, że na przykład ja musiałem się nastarać, namęczyć, przypilnować miski, a ten nie musiał nic zrobić i świetnie wyglądał. No ale w pewnym wieku nastąpiło coś takiego, że tak powiem, matka natura przestała być, że tak powiem, łaskawa i jest problem z dojściem do formy, tak? Wiek metaboliczny absolutnie nie jest wiekiem metrykalnym. Czyli można mieć 60-70 lat i formę 30-latka, można mieć lat 25-30 i stan psychiczny i fizyczny 60-70 lat. To jest, mówię tak naprawdę, absolutnie, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, to się rozjeżdża po prostu, no to są figły straszne.
widły straszne, zwłaszcza jak obserwuje się na przykład kondycję już nawet dzisiaj kilkunastoletnich dzieci. Szczególnie po pandemii, kiedy ich spacyfikowano w domu przez jakiś czas, tak? Gdzie średnio Polak statystycznie przytył 7 kilo, a osobiście znam przypadki, daleko nie muszę ich szukać, gdzie dzieciaki i nastoletnie przytyły po 20 kilo. I wiecie, tego się już nie da chyba pocofnąć. To już są tak silne zmiany, że to nie wiem jak to nastąpi, prawda? Ale niestety tak jest. Warto też podkreślić, tak jak mówiłem, że kręgosłup to jest tym odcinkiem, który odcinek L4-L5, to jest, mówię, ten, który zaczyna się starzeć najszybciej, a więc w wieku nawet 9-10 lat. Więc jeżeli dzisiaj dzieci spędzają po 7-8-9 godzin przy biurku, a czasami więcej, bo się do tego zmusza, z tego co słyszę, jeszcze będą chodzić do szkoły w soboty, to kiedy one mają mieć czas na to, żeby zająć się sportem? To jest to mało możliwe, więc będziemy mieli pokolenie karek. Więc rodzice i dziadkowie muszą być silni, żeby to pokolenie ludzi nie dźwigać, bo samo się nie dźwignie. Co dalej? Co wpływa na tempo starzenia się organizmu? I to jest bardzo fajna informacja. Przede wszystkim ustalone. Osoby, które szybko się starzeją, mają niski poziom somatotropiny, czyli hormonu wzrostu. Łatwo zmierzyć, tam i nie jest, bo tam chyba po 7 dni kosztuje pomiar w diagnostyce. Natomiast raz na jakiś czas warto to zrobić. Dlaczego? Bo hormon wzrostu jest czymś, co tak naprawdę możemy sobie sami podbić. Nie jest to coś takiego, czego absolutnie nie musimy tego dostrzegiwać, choć jest taka możliwość, ale jest możliwość podniesienia tego czy zmuszenia organizmu, żeby zaczął to produkować. Insulina. Im wyższy poziom insuliny, tym niższy poziom hormonu wzrostu, tym bardziej nasz organizm jest stary. Mówiąc krótko, osoby o wysokim poziomie insuliny mają tak naprawdę najwyższą tendencję ku temu, żeby się szybko starzeć. I tutaj uwaga, nawet osoby chorujące na cukrzycę jedynkę, jeżeli nie stosują odpowiedniej diety, to znaczy używają tej insuliny wstrzykiwanej zbyt dużo, mogą jednocześnie zafundować sobie cukrzycę dwójkę. Dzisiaj to jest już coraz częstsze. Kiedyś to było prawie niemożliwe, dzisiaj jest już to coraz częstsze, ponieważ uważa się, że zjadłem pół kilo cukru, no to zjem jeszcze pół kilo cukru, tak? Po prostu dostrzegnę więcej jednostek, jest fajnie, tak? Natomiast generalnie na dzień dzisiejszy mówię, to może prowadzić do tego, że czas życia takich osób będzie zdecydowanie skrócony. Wszyscy jesteśmy nauczeni, że badamy, prawda, na dzień dzisiejszy poziom cukru, czyli glukozę, bo to jest, mówię, poziom cukru. Natomiast nikt nie bada poziomu insuliny lub robi to bardzo rzadko. Z tego co wiem, nawet to nie jest refundowane. Co więcej, żeby zrobić dobre badanie insuliny, to trzeba robić jednocześnie krzywą cukrową, czyli te, jak to się mówi, kilka kieliszków glukozy i obserwowanie, co się dzieje, i jednocześnie krzywą insulinową. To samo badanie insuliny nie zawsze jako jednego markera jest tym, co naprawdę pokaże, co dzieje się w naszym organizmie. Natomiast insulina jest niezwykle niebezpieczna. Uważa się, że to jest, im jest większy poziom, tym większa odporność komórek na insulinę. Nawet uważa się, że to jest przyczyna między innymi choroby Alzheimera, to jest przyczyna rozwoju wielu nowotworowy, to jest źródło, można powiedzieć, degeneracji dzisiejszego pokolenia 20-paru latków, ponieważ stężenie hormonu, a jest to hormon insuliny na dzień dzisiejszy, jest dwukrotnie wyższe niż u ich rówieśników 20 lat wcześniej. To jest bardzo niebezpieczne, jeżeli weźmiemy pod uwagę to, co powiedziałem. Spadek testosteronu, spadek hormonu wzrostu, spadek ilości plemników. Układ hormonalny jest bardzo hermetyczną składanką. Zepsuj jedną rzecz, posypiesz cały nowy skar. Niestety tak to działa. I to, co powiedziałem. Sirtuina, białko stymulowane przez NAD, a więc w tym momencie w mózgu, jeżeli nasz organizm nie dostaje glukozy, mózg nie dostaje glukozy, wtedy produkuje to białko. Jeżeli dostaje glukozę, te same enzymy zamiast produkować sirtuinę, produkują tak naprawdę w tym momencie, zajmują się tak naprawdę przetwarzaniem. Sami się prosimy o to, żeby żyć krócej. No i tak jak powiedziałem, wolne lotniki, czyli są to, mówię, zarówno tlenowe, jak i azotowe. Nie mamy bardzo na nie wpływu. To jest stres, to jest żywność, którą mniej więcej, no chciał, nie chciał, musimy zjeść. To jest powietrze, którym oddychamy. To jest to, czego nie widzimy, a więc fale elektromagnetyczne i inne rzeczy. Natomiast są możliwości poprzez stosowanie odpowiedniej diety czy zmiany stylu życia, żeby działanie tych wolnych lotników neutralizować. Ograniczać może tak pomóc. I to jest, drodzy Państwo, hormon wzrostu, o którym powiedziałem. Oczywiście w momencie, kiedy rośniemy na początku, jest go najwięcej, prawda? Bo to wiadomo, dziecko rośnie. Później następuje spadek, jak widzicie, ale jak spada, no to tu mamy najlepszą formę naszego
organizmu, prawda? Między 30 a 40 jeszcze się powiedzmy w miarę trzyma, natomiast później ten spadek jest już coraz niższy, choć tu i tak nie jest jeszcze zły, bo tak jak ostatnio docierałem do publikacji, które przeglądałem, to niestety większość 40-40-parolatków, zwłaszcza mających te kilka kilogramów na wagi, to jest po prostu na zerze. Oni po prostu hormonu wzrostu nie mają lub mają go w ilości, która jest niemierzalna. Hormon wzrostu, drodzy Państwo, to jest ten, który odpowiada za regenerację naszego organizmu. Bez wątpienia poświęcimy mu kiedyś dużo uwagi, bo jest to gość, który wymaga odrębnej imprezy, jak ja to mówię, nie można go potraktować w przedpokoju. Natomiast on odpowiada za to, że się regenerujemy, on odpowiada na to, że odbudowujemy naszą tkankę mięśniową, on odpowiada na to, że proces regeneracyjny w naszym organizmie następuje. Jeżeli jego nie ma w odpowiednim stężeniu, no to przecież to wtedy nasz organizm nie ma podstawowego narzędzia do regeneracji. Co dalej? Poziom kolagenu. Jak wiemy, kolagen to jest tak naprawdę wszystko, co wypełnia przestrzeń naszą komórkową. To jest nasza krew, to są nasze organy wewnętrzne, to jest róż naszych kości, to jest nasz mózg, to są nasze oczy. Praktycznie kolagen to jest ten podstawowy budulec, z czego zbudowany jest człowiek. No i tu panowie mają lepiej, bo u nas, powiedzmy, ten poziom kolagenu do 40 jest ok, później spada, powiedzmy, troszeczkę mocno. Natomiast panie mają... Przepraszam, zgubiłem jeden wyrys. Było? Nie było. W każdym razie kobiet, to może tylko powiem, w okolicy 40 następuje bardzo gwałtowny spadek między 30 a 40 i one są wtedy na poziomie około 50. A podstawowym, co warto podkreślić, czynnikiem, czynnikiem stymulującym organizm do produkcji kolagenu jest właśnie między innymi krzem, który jest bardzo ważny, żeby nasz organizm mógł ten krzem, tkankę kolagenową syntezować. Jakie badania warto wykonać? Drodzy Państwo, tak jak już każdy by chciałby do siebie poważnie podejść. Jeżeli mamy już, jak to się mówi, ten trzeci, czwarty krzyżyk, polecam obejrzeć domową diagnostykę, którą nakręciliśmy właśnie w okresie pandemii. Jest wrzucony parę filmików. Dzisiaj bym nie nakręcił inaczej. Każdy wykład, który oglądam, stwierdzam, że był beznadziejny, zrobiłby dużo lepiej, gdybym to zrobił jutro, tak na tej zasadzie, ale no cóż, tak to jest. Więc dzisiaj, jak ja obejrzałem, to doszedłem do wniosku, że bez sensu, że to w ogóle zrobiłem, pewnie zrobię to kiedyś jeszcze raz. Natomiast generalnie na pewno są tam informacje, które mogą się okazać przydatne. Na pewno USG jamy brzusznej, żeby sprawdzić, czy nie siedzi nas coś, czego nie chcemy. Wizyta u fizjoterapeuty, czy nie mamy płaskostopia, czy nie skręciła nam się miednica, czy mięśnie pracują równomiernie, czy nie gardzimy się, czy tak jak powiedziałem, czy na przykład nie mamy zamrożonego barku, czy się z tym nie gardzimy, czy nie zakłada nam się klatka piersiowa i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Zacząwszy od płaskostopia, które powoduje, że w wyniku jego tak naprawdę następuje, no można powiedzieć, rujnowanie organizmu. Najpierw leci miednica, potem leci kolano, potem leci biodro, potem leci odcinek lędźwiowy kręgosłupa, potem leci cały organizm. A co się dzieje, jak leci kręgosłup, to powiem w drugim wykładzie, bo będzie to przygotowane. Bezwzględnie badanie krwi utajonej w kale, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy powiedzmy to, co jemy, jedzeniem się tylko nazywa, a pewnie nie jest do tego. Kolejna rzecz, badanie moczu PK, to jest właśnie bardzo istotna rzecz, pomimo że oficjalna nauka szalenie nie lubi, walczy, ale nie lubi słowa zakwaszenia organizmu, prawda? Uważa, że to taki folklor, taki nieprofesjonalny, w ogóle passé. Natomiast ja twierdzę, jeżeli ktokolwiek, a jestem jednym z moich fachów, jest bycie pedagogiem, że jeżeli którykolwiek profesor, ktokolwiek posiadający wyższe wykształcenie twierdzi, że nie ma zakwaszenia organizmu, to znaczy, że nie ma pojęcia, czym są reakcje buforowania. I nigdy w życiu nie powinien ukończyć szkoły podstawowej, bo nie ma wiedzy elementarnej. Więc tak jak powiedziałem, to jest poza dyskusją. Jeżeli pH moczu jest 5, to jest źle, jeżeli jest 6-8, to jest dobrze. No, 6,5, 6,8 to w przypadku różnych chorób, tak? Analiza pierwiastkowa włosa, która co nam powie? Jakich mikroelementów tak naprawdę w organizmie mamy nadmiar lub niedobór? Pokazuje nam te, które są niezbędne do życia, jak również pokaże nam te, które stanowią toksyczne obciążenie dla naszego organizmu typu rtęć, typu kadm, typu ołów, typu aluminium. Tak, to są neurotoksyny, które jeżeli w naszym organizmie znajdują się w nadmiarze, to bezwzględnie przyspieszają degenerację naszego organizmu,
czy zwiększają możliwość rozwoju chorób nowotworowych. Badania krwi to już według uznania. Zrobiłem, bo czasem Państwo pytacie, jakie badania zrobić, jakie wykonać, jakie nie wykonać. Chciałem pokazać tylko tutaj bardzo istotną rzecz. To jest bardzo, ale to bardzo, jakby to powiedzieć, drodzy Państwo, lekceważony parametr badania. Jeżeli ktoś wykonuje badanie pod tytułem VAP, najczęściej robi VAP w ogóle. Im jesteśmy starsi, jest go dużo więcej. Stajemy się wapniakami. Natomiast jednocześnie można mieć nadmiar niedoboru VAP-u. VAP zjonizowany nie jest VAP-em ogólnym i najczęściej robi go tylko kilka punktów diagnostycznych, bo trzeba to badać w momencie poprawy. Czyli na przykład, jeżeli zbadamy się w diagnostyce na ulicy w Kielcach Paderewskiego, to zanim dojedzie na Jagiellońską, to wynik będzie sfałszowany, prawda? Dlatego tu warto się czasem pofatygować, gdzie to jest robione, spytać się, czy to badanie jest robione na miejscu i go wykonać. A w dalszej części wykładu powiem Państwu w drugim wykładzie, dlaczego to jest tak ważny parametr i niepilnowanie go może nawet nas kosztować życie. Dosłownie życie. Kolejna rzecz. Oczywiście, no wiadomo, morfologia, stany zapalne, lipidogram, to się oczywiście nie martwimy. No jeżeli mamy cholesterol 200 plus wiek, to jest ok, jak więcej zaczynamy się niepokoić. Osobiście uważam, że nie powinny przekraczać 70, wiem, że dopuszczalna jest stówka. Homocysteina, która jest w mojej ocenie jednym z najważniejszych, jakby to powiedzieć, wskaźników, jeżeli homocysteina jest dobra, to też podkreślam, że norma chyba w Polsce jest do 15,6 albo 15,7, natomiast wszelkie publikacje na Zachodzie wskazują, że jeżeli jest przekroczone 8, to w tym momencie mamy już poważny problem zdrowotny. Natomiast świadczy to o stanie zapalnym żył, natomiast tam, gdzie homocysteina jest poniżej 8, tam nie ma prawa do zmian miażdżycowych. Bo to jest ta moja przydługa, jakby to powiedzieć, przemowa. No to zawiadomo, tak? No, mówię, dobrze jest mieć poniżej setki, o insulinie powiedziałem. Do tarczycy również warto zajrzeć, bo to wpływa zarówno u pani, jak i u pan na bardzo wiele czynników, choć to jest najczęściej parametr brany z krwi, a czym innym jest stężenie w krwi, bo organizm zawsze zrobi wszystko, żeby utrzymać na właściwym poziomie krew, bo to jest najbardziej istotny, można powiedzieć, element naszego organizmu. Natomiast niekoniecznie będzie to odzwierciedleniem tego, co dzieje się w komórkach i przestrzeni międzykomórkowej. I są całe publikacje, które wskazują, że mimo normalnych, można powiedzieć, poziomów TH3, ludzie mieli problemy, identyczne objawy tego, że organizm cierpiał na niedobór tego hormonu. Oczywiście nie zbadamy, bo tak naprawdę kluczem by było zrobienie TH2, czyli diodo tyrozyny, ale tego nie zbadamy, bo nigdy nie znalazłem, żeby ktokolwiek to badał. A to tak naprawdę powinien być klucz do zbadania, co dzieje się w naszym organizmie. Anty-TPO, bardzo ważny, istotny czynnik, jeżeli chodzi, prawda, o niedolegliwe stany zapalne. Witaminka D3, o której również sobie szerzej powiemy. Standardowo 20-30 stężenie nanogram na mililitr, chyba na dzień dzisiejszy średniego Kowalskiego w Polsce. Norma to jest między 50 a 70. W stanach ciężkich 80-90 nie przekracza cel. Witamina B12. Mówił o tym ojciec wykład, więc no, jakby to powiedzieć, nieładnie byłoby w ogóle się, że tak powiem, powtarzać. Natomiast na dzień dzisiejszy, jeżeli chodzi o witaminę B12, uważa się, że mamy pandemię braku i związanych z tym wysyp chorób cywilizacyjnych. No wiadomo, wątroba, kwas moczowy, więc nerwy, no i kortyzol, czyli mówiąc krótko, jak nasz organizm radzi sobie ze stresem i stanami zapalnymi. No, drodzy Państwo, są takie wskazówki na początek. Teraz, tak jak powiedziała Ania, chwila przerwy na kawę, na kielicha, jak to woli. Ja się napiję wody i pojedziemy w drugim wykładem, jeżeli Państwo macie ochotę słuchać, a potem zapraszam na to, jeśli tak o tym wiecie.